Rodzinny piknik profilaktyczny odbył się w Parku Jordanowskim w Dębicy. Na dzieci czekały wakacyjne zabawy i animacje, a dorośli mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć mieszkańców miasta w Parku Jordanowskim na pikniku zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dębicy ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Piknik ma charakter profilaktyczny, ma charakter informacyjny. Chcemy przekazać takie informacje do rodziców, w jaki sposób zapobiegać, w jaki sposób unikać, w jaki sposób obserwować również swoje dzieci, jeżeli wydarzają się jakieś niepokojące sytuacje. A piknik robimy w wesołej atmosferze, w formie zabawy. Jest mnóstwo atrakcji, wszystkie atrakcje są dla dzieci darmowe, także... No życzę dzieciom dobrej zabawy, bo mamy początek wakacji i to, co robimy tutaj, jest przede wszystkim dla nich. Każdy piknik przede wszystkim ma na celu taką integrację społeczną. Tutaj przychodzą i dzisiaj przyszły rodziny z dziećmi i to jest jakby taki cały, ta wartość dodana też tej inicjatywy. Natomiast ona ma taki ukryty cel trochę edukacyjny, bo dzięki temu możemy się spotkać także tutaj w gronie tych wszystkich służb, które na co dzień w różnych sytuacjach, tak zwanych kryzysowych, również współpracują ze szkołami, z przedszkolami, współpracują także z rodzinami. Można zobaczyć tutaj te wszystkie służby zgromadzone w jednym miejscu, zapoznać się z działaniami, z ofertą pomocy, z ofertą także edukacyjną. No i przede wszystkim pozyskać informacje o tym, gdzie można, do kogo można się zwrócić naprawdę w trudnych sytuacjach, które dotyczą niekoniecznie mnie, ale czasami osób, które żyją w moim sąsiedztwie. Środki na zorganizowanie pikniku pochodzą ze środków przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, bo mamy tutaj do czynienia z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień. Dzisiejsze wydarzenie to można by powiedzieć, że to jest dowód na prawdziwość powiedzenia, że współpraca się opłaca. Tak? Tutaj są wszystkie instytucje, które na co dzień z nami współpracują w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z ramienia MOPS-u są tu dzisiaj pracownicy socjalni, asystenci rodzin, są przedstawiciele Miejskiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy. No i te wszystkie instytucje, które już pewnie były wymienione, bo i poradnia uzależnień, i komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja dzielnicowi, z którymi pracujemy na dzisiaj, na co dzień, właśnie po to, żeby tych problemów w mieście Dębica było jak najmniej. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które zachwyciły najmłodszych uczestników pikniku. Dzieci bawiły się z ulubionym animatorem Kinder Seed, szalały na piano party oraz puszczały bańki mydlane. Specjalne gry i animacje wciągnęły dzieci w świetną zabawę. Fajnie się tu pobawić i fajna jest muzyka. Podczas pikniku była możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. Na miejscu dostępni byli przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy, Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz Poradni Terapii Uzależnień w Dębicy. Jesteśmy zaproszeni tutaj jako goście. Bardzo jesteśmy dumni, że jesteśmy wskazani do tego przedsięwzięcia. My wykorzystujemy również profilaktykę uzależnień, gdzie tutaj mamy wszelakie ulotki i oczywiście jeszcze mamy alkogogle, które zakładamy na oczy i sprawiają uczucie, jakby ktoś był pod wpływem alkoholu, po spożyciu alkoholu i po narkotykach. Rozłożyliśmy sobie tutaj taki mini tor przeszkód w formie slalomu i próbują tutaj dzieci i osoby dorosłe, jak człowiek nietrzeźwy czy mocno nietrzeźwy się czuje. Była to doskonała okazja, aby uzyskać cenne porady i informacje od ekspertów. Kolejny piknik profilaktyczny zorganizowany przez miasto Dębice już 9 sierpnia. Odbędzie się on na terenie Parku Skarbek Borowskiego.